Cześć, z tej strony Gosia Stuczy tam i właśnie przyszła do mnie paczka. Paczka jest wynikiem tego, że postanowiłam się nagrodzić po zdanym egzaminie i zamówiłam kilka książek. Tym razem w księgarni livro.pl. Jak wiecie, zwykle kupuję książki na czytam.pl, natomiast tych pozycji, które chciałam kupić, akurat tam nie było. No i jak to zwykle u mnie bywa, miałam zaplanowaną w sumie jedną książkę i tak dokładałam i zrobiło się z tego całkiem spore zamówienie, dlatego nie przedłużając, otwieramy. Paczka stanęła otworem. I co my tutaj mamy? Po pierwsze, Lód, Laline Paul. Byłyśmy z Asią podczas Big Book Festiwalu na spotkaniu z Laline Paul. To jest autorka Roju. Rój to książka, która mnie w sumie bardzo się podobała, natomiast ona ma dosyć kiepskie oceny. Jest to jedna z tych niewielu książek, gdzie ja jestem raczej na tak, a wszyscy inni raczej na nie. Ona ma sporo takich słabych punktów, ale mimo wszystko mnie się bardzo dobrze ją czytało i dlatego bardzo chętnie sięgnę po kolejną książkę tej autorki, zwłaszcza, że spotkanie, na którym byłyśmy, było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jest to książka, która skupia się wokół topniejących lodów Arktyki. Jak widzicie, bardzo taki modny temat i w ogóle tak się śmiesznie składa, że Laline Paul trochę się pokrywa z Mają Lundę, dlatego że pierwsza jej książka dotyczy pszczół, przy czym jest to zupełnie inna opowieść niż Historia pszczół, a druga właśnie topnienia Arktyki. Myślę, że może być bardzo ciekawa. No, spotkanie było świetne, rozmowa była bardzo taka inspirująca. Wiem, że autorka zrobiła naprawdę duży research do tej powieści, więc na pewno po nią sięgnę, może zostawię ją sobie na takie bardziej zimowo, może jesienne momenty, dlatego że wiecie, że ja lubię sięgać po takie zimne książki, kiedy jest zimno. Kolejna książka nie jest moja, zamówiłam sobie mój mąż. Jest to Czarny Horyzont Tomasza Kołodziejczyka i to jest seria Ostatnia Rzeczpospolita. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, o czym jest ta książka. Wiem, że mój mąż zamówił ją dlatego, że znalazł gdzieś takie zestawienie polskich książek, które byłyby dobrym materiałem na grę komputerową. I właśnie pojawiła się tam książka, chyba ostatnia część tej serii, no ale postanowił zacząć od początku. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, że ona jest taka cieniutka. Ten człowiek, Kajetan Kłobucki, tajny wysłannik Hetmana do zadań specjalnych, były żołnierz o wyjątkowych zdolnościach. Nie mam pojęcia tak naprawdę, o czym to jest. Na pewno jest to fantastyka, ale to chyba jest jakaś taka historia alternatywna. Dla mnie to nie wygląda jakoś bardzo zachęcająco, więc nie mam pojęcia, czy w ogóle będę próbowała to przeczytać, chociaż objętość zachęca. Dajcie znać, czy znacie tę książkę, czy czytaliście, czy coś na jej temat wiecie, bo ja tutaj nic więcej nie mogę wam powiedzieć. Kolejną książkę dorzuciłam do zamówienia, szczerze mówiąc, dlatego, żeby mieć darmową wysyłkę i stwierdziłam, że i tak chciałam tę książkę mieć, więc par 6. Moja kuzynka Rachela, Daphne du Maurier. Daphne du Maurier, autorka Rebeki, która bardzo mi się podobała, była jedną z moich ulubionych książek zeszłego roku. No i tutaj mamy tę książkę niestety w okładce filmowej, ale już od dawna nie było wznowień i innych wydań. Ponoć jest to jedna z lepszych powieści Daphne du Maurier, porównywana z Rebeką, uważana za jedną właśnie z tych takich czołowych jej utworów. Myślę, że gdzieś jesienią będę sięgać po Daphne du Maurier, dlatego że ona ma taki niesamowicie mroczny, gotycki klimat, który bardzo mi się podoba. Jeżeli nie czytaliście Rebeki, to koniecznie nadróbcie, a ja będę sięgać po kolejne książki tej autorki. Kolejna książka znowu nie jest moja, tak jak widzicie, to zamówienie może nie jest jakieś takie strasznie wielkie. To jest książka, którą zamówiła sobie moja mama, Mag Stefan Osowiecki, autorstwa Karoliny Prewęckiej. I o czym to tak naprawdę jest? No o Sowieckim, ale ja wam nie bardzo mogę za dużo na ten temat powiedzieć. Jak rozumiem, jest to taka historia po prostu jasnowidza. Nie wiem, coś moja mama musiała słyszeć o tej książce pozytywnego, że wpadła na pomysł, że chce ją przeczytać, bo nie jest to chyba za bardzo w jej stylu. W moim też nie. Nie mam pojęcia, czy po nią sięgnę. Znowu dajcie znać, czy czytaliście, czy znacie.
Kolejna książka znowu raczej na długie zimowe wieczory. To Kroniki portowe Annie Prue. Tę książkę chciałam przeczytać już od dawna. Widziałam kiedyś film, ale zupełnie, na szczęście, nie pamiętam, o czym był, dlatego że lubię sobie na świeżo podchodzić do takich historii. Pamiętam tylko obsadę. Jest to nowe wydanie, bardzo długo też nie było wznowienia, chociaż to nie jest wznowienie, to jest nowe tłumaczenie. I to jest tłumaczenie Jędrzeja Polaka, czyli tłumacza, który między innymi tłumaczy moją ukochaną Flawię. Więc liczę na to, że to będzie bardzo dobre tłumaczenie, bo to jest dobry tłumacz. Bardzo mi się podoba to wydanie. Tak naprawdę cieszę się, że nie kupiłam, a zamierzałam kupić to stare wydanie w okładce filmowej, bo to jest naprawdę przepiękne. Do tego właśnie nowe tłumaczenie. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę wspaniała lektura. Ja jeszcze nie czytałam nic Annie Prue, chociaż nie czytałam Tajemnicy Brokeback Mountain. Miałam w ręce, ale jakoś w końcu się nie zdecydowałam. Także będzie to moje pierwsze spotkanie z tą autorką i znowu, o ile wytrzymam, bo mam straszną ochotę na tę książkę, to znowu pewnie będę czytać gdzieś jesienią albo może pod koniec lata, kiedy już trochę tęsknię za takim mrokiem i zimą. To jest oczywiście książka, która dzieje się na Nowej Fundlandii. Także klimaty trochę z Krameja, zresztą po Krameja też powinnam sięgnąć niedługo. To może w następnej paczce. Także myślę, że będzie to naprawdę świetna lektura i przepiękna jest ta książka, bardzo mi się podoba to wydanie. No i a propos Jędrzeja Polaka i Flawii, mam tutaj trzeci tom przygód Flawii Alana Bradleya, Ucho od śledzia w śmietanie. Będę po kolei sobie chyba zbierać wszystkie te części, ich jest 7, co mnie trochę przeraża w kontekście miejsca na półkach, ale naprawdę uwielbiam tę bohaterkę i mam straszną ochotę czytać dalej jej przygody, także kolejny tom z Flawią do nadrobienia, może jeszcze w te wakacje, nie wiem, jak mi się zachce jakiegoś takiego klasycznego kryminału, to sięgnę wtedy na pewno po Flawię, chociaż chcę sobie też tak dawkować, żeby nie przeczytać wszystkiego naraz. No i tak naprawdę powód tego całego zamówienia i tego, że w ogóle zaczęłam eksplorować te właśnie księgarnie, to Czerwony śnieg autorstwa Jana MacLeoda i to jest książka, na którą pewnie bym nie spojrzała, gdyby nie Olga z Wielkiego Buka, która jak na razie uznaje tę książkę za najlepszą, którą przeczytała w tym roku. I dla mnie jest to taka dość dobra rekomendacja, bo pamiętam, jak najlepszą książką przeczytaną przez Olgę była Stacja 11, książka, którą uwielbiam. I mam tak od czasu do czasu, że nasze gusta się nakładają, nie zawsze, ale mam wrażenie, że kiedy jej się naprawdę coś podoba, no to to jest coś, po co warto sięgnąć. I właśnie Czerwony śnieg to jest jakaś taka opowieść wampiryczna z tego, co wiem, to znaczy tutaj się pojawia motyw wampirów, ale ponoć jest ona bardzo nieoczywista. Nie mam pojęcia, znowu taki chyba bardziej jesienny klimat, choćby patrząc po okładce, znowu trochę grozy. Coś mnie przyciąga do tej historii i czuję, że może być ona bardzo, bardzo dobra. Dajcie znać, czy czytaliście, zawsze mnie to interesuje i naprawdę wasze zdanie jest w stanie gdzieś tam przesunąć książkę wyżej, jeżeli chodzi o listę moich planów czytelniczych. Tak się to prezentuje, te dwie książki na górze nie są moje, natomiast no już pozostałych 5 trafia na moje półki. Myślę, że są to takie pozycje, które naprawdę chciałabym w najbliższym czasie przeczytać, ale wiecie, jak to jest z tym najbliższym czasem i z planami czytelniczymi. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś z tego czytaliście, czy polecacie. Szczerze mówiąc, jestem najbardziej ciekawa waszych opinii na temat książki mojego męża, dlatego że nie mam pojęcia, o czym to jest. No i oczywiście Czerwony śnieg. Bardzo chętnie posłucham waszych opinii na ten temat. Jak zwykle zachęcam was do subskrybowania naszego kanału i obserwowania nas na Facebooku i Instagramie, dlatego że tam, zwłaszcza na Instagramie, pojawiają się różne inne książki, które nie trafiają tutaj. Jeżeli film wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!